Czy masz świadomość? Survival nie wymaga, by ktokolwiek musiał łowić ryby i się nimi żywić, by musiał rozpalać ognisko, trąc kawałki drewna. Można to w dalszym ciągu robić przy użyciu zapałek albo zapalniczki. By musiał przechodzić w pełnym rynsztoku przez bagna oraz musiał spać w szałasie własnoręcznie sporządzonym z patyków i skóry żubra. Krzysztof Kwiatkowski, Survival po polsku, początek. Wyrzeczenie się wygód hartuje, wyrabia charakter, zwłaszcza takie wspaniałe cechy jak dzielność, wytrwałość, odpowiedzialność, odwaga. Cechy przydatne każdemu człowiekowi, zanikające niestety w mięczakowatych społeczeństwach. Andrzej Trębaczowski, Zanim wyruszysz, czyli coś o survivalu. Zawsze było tak, że każdy miał dostęp do radia na baterię. A ile osób dziś ma urządzenie komunikacyjne, które nie jest zależne od technologii cyfrowych i elektrycznych? Nie powinniśmy zakładać, że odporność, jaką mieliśmy, gdy dorastaliśmy, jest taka sama teraz, ponieważ społeczeństwo uległo cyfryzacji. Wicepremier Wielkiej Brytanii Oliver Downing. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Krzysztof Kwiatkowski, pedagog uliczny, mający wieloletnie doświadczenie w pracy w pedagogicznej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, wykładał metodykę resocjalizacji oraz survival w wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim. Pan Krzysztof, nasz dzisiejszy gość, jest też m.in. autorem książek Survival po polsku Początek, w trzech częściach. Początek, Sztuka i Rzemiosło, Ścieżki. Dzień dobry panie Krzysztofie. Kłaniam się. Dzisiaj jest szczególny, proszę państwa, też podcast, ponieważ rozmawiamy z panem Krzysztofem na żywo. Tak się złożyło, że te 200 odcinków podcastu Czy masz świadomość do tej pory było nagrywanych przy pomocy różnych komunikatorów wirtualnych. A w sumie to ciekawe bardzo, że pan los zdecydował, że na żywca rozmawiamy pierwszy raz o takim temacie i to chyba właśnie gdzieś tutaj się kropki połączyły, że ten temat jest szczególnie nadający się do rozmowy na żywo. Panie Krzysztofie, wicepremier Wielkiej Brytanii Oliver Downing zaapelował do obywateli o kupowanie świec i radioodbiorników na baterie. To było w zeszłym roku, pod koniec, w grudniu 2023 roku. Powód, jaki wicepremier Wielkiej Brytanii przy okazji podał, to przyszłe pandemie, klęski żywiołowe, ataki cybernetyczne. Co pan na to? To znaczy, na pewno my powinniśmy być przygotowani na różne trudne sytuacje i raczej chyba w każdym domu, które przecież ma oświetlenie elektryczne, jakieś świeczki się znajdują, że w razie czego jakaś przerwa będzie, to zapali się to światełko. To nie jest nic nienaturalnego. Powinniśmy być zaopatrzeni w rozmaite rzeczy, które nam się w sytuacji trudnej przydadzą. Natomiast myślę, że jest to sprawa dużo poważniejsza, bo na pewno takich zapasów może nam wystarczyć na miesiąc, może na dwa. No to jeżeli by było groźnie, to okaże się, że powinniśmy mieć całą piwniczkę zawaloną podobnymi rzeczami. Trudno mi jest wyrokować, bo ja sam nie przeżyłem takich ciężkich sytuacji. Tam jakieś w Polsce kiedyś były smutne czasy i ludzie coś tam przeżywali, jak właśnie troszkę w czasie pandemii. Natomiast też nie było to tak naprawdę pasujące do rzeczywistości wówczas. Pandemia to było zupełnie co innego. Tam świeczki niczego nam nie zmieniały.
wtedy powinniśmy raczej dbać o to, żeby nie zbliżać się do innych ludzi i nie łapać tego wirusa. No tak, ale tu rozumiem, premier też wspomina, bo ze świeczkami to ja się z panem zgodzę, chociaż wątpię, żeby ludzie mieli dzisiaj tych świeczek na kilka tygodni zapasu, ale na przykład premier Wielkiej Brytanii, wicepremier wspomina o radioodbiornikach na baterie. No bo rozumiem, że w przypadku braku prądu czy tam jakiegoś ataku cybernetycznego, no to przestajemy mieć dostęp do jakiejś komunikacji ze światem. Nie słyszymy komunikatów, które mogą być do nas nadawane. To jest dla mnie dość oczywiste. I co teraz? I co? Ale dla pana tak, bo ja rozumiem, ale dla przeciętnego Kowalskiego to już chyba nie. Ja mam nawet dwa radia na baterię. Aha. Wyjeżdżałem sobie gdzieś w Bieszczady i tam czasem dawało się posłuchać. Tak z ciekawości po prostu, żeby nie tracić kontaktu ze światem, bo te moje Bieszczady właściwie rozpoczęły pewną moją erę survivalową, kiedy jeszcze nawet nie używałem tego słowa. Aha. To tak wyglądało. Któregoś dnia po prostu, może powiem w ten sposób. Organizowałem dla dzieci moich znajomych i przyjaciół wyjazdy w Bieszczady, jakieś powiedzmy 2 tygodnie, w dzikie Bieszczady. Znaleźliśmy sobie bardzo dobry miejsce. Który to był rok? Och, nie powiem. No, z 20-30 lat temu. Mhm. Czyli lata 90. Z tym, że jeździłem tam z nimi łącznie chyba około 10 lub kilkunastu lat. To był długi okres korzystania z tych miejsc. Zaprzyjaźniliśmy się z tym światem i tam któregoś dnia jeden z chłopców, który był po raz pierwszy, użył tego słowa, powiedział: to zupełnie tak, jakbyśmy uprawiali survival. Ja się wtedy zastanowiłem nad tym słowem i stwierdziłem, że faktycznie my po prostu zorganizowaliśmy sobie życie, musimy chodzić po posiłki dosyć daleko, kupować sobie różne takie zapasy w sklepiku. Musieliśmy mieć narzędzia, które nam pomagają w tym lesie żyć, czyli jakieś noże, jakieś toporki. Ja miałem oczywiście na to zgodę nadleśnictwa, żeby nie było problemów. No i tam wszyscy uczyli się po prostu bytowania. Mieliśmy to, co mieliśmy. Robiliśmy sobie różne wyprawy piesze, ale niektórzy po raz pierwszy gotowali w swoim życiu. Nigdy w domu nikt im tego nie pokazywał, a tu musieli sobie coś ugotować. Ja im tłumaczyłem, w jaki sposób to ma przebiegać, jak to przyprawić. Cudnie było. Tuż koło nas był strumień, więc mycie naczyń i tego wszystkiego, pobieranie wody przede wszystkim do picia, bo to był czysty, wspaniały strumień. No to była wielka, wielka frajda. No i wtedy pojawił się pomysł napisania tym książki, survival. Jak usłyszałem, o survivalu, to po powrocie do domu zerknąłem do internetu, sprawdziłem, powiedziałem, no rzeczywiście. To była troszkę forma survivalowa. Przy czym wtedy jeszcze ja nie miałem pomysłu na zajmowanie się psychiką człowieka. Bo to były nasze sprawy bieżące, trzeba było kontrolować pewne dziecięce niepokoje, lęki. Tym bardziej, że koło nas się pojawiały na przykład ślady niedźwiedzi. No, w takim miejscu byliśmy. I nabieraliśmy wszyscy, łącznie ze mną, ja się też wtedy tego uczyłem, owej samodzielności i pozbycia się lęków. Przecież myśmy byli w tym lesie również w nocy, kiedy się robiło ciemno. Dla mnie ciemność nie jest problemem, ale dla wielu początkujących takich moich harcerzyków no to bywał problem. Czyli to było przebywanie w lesie bez elektryczności. Zupełnie. No mieliśmy latarki, tak? To była jedyna elektryczność, ta przenoszona
przez nas, bo trzeba było sobie w nocy poświecić. Ja tytułem wyjaśnienia, bo Państwo będziecie mogli słyszeć takie dziwne dźwięki, jest z nami tutaj w rozmowie też pies Pana Krzysztofa. No właśnie, pisnął. No właśnie, się odezwał. Więc jest nasz w trójkę dzisiaj, jesteśmy w trójkę podczas tego nagrywania tego podcastu. No właśnie, Panie Krzysztofie, ale co to znaczy, czym jest survival po polsku? To znaczy, bardzo dużo się dowiedziałem o survivalu uprawianym w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w innych krajach. To było już popularne w Polsce. O tym nie słyszałem. Więc to była ta pierwsza myśl, że my tutaj w naszych polskich warunkach, w tym, w czym jesteśmy, możemy zakosztować takich przyjemności, bo jest to niewątpliwie rzecz przyjemna i dająca ogromne doświadczenie. Moi podopieczni mieli mniej więcej od 10 do powiedzmy 17 lat. Czasem się trafiali troszkę starsi i oni nigdy nie uczestniczyli w czymś takim. Bo 2 tygodnie spędzić w dzikim lesie, gdzie nie było nic i tylko to nasze zaopatrzenie, po które musieliśmy się, jak powiedziałem, udawać do sklepu, okazało się, że idzie dobrze. Rozpalanie ognia, przecież to dla nich była nowość bardzo często. Zupełnie nie potrafili, a potem radzili się sobie fantastycznie. Na jednym z obozów zebraliśmy ze strumienia kamienie. Wygrzebaliśmy mnóstwo tego mułu rzecznego, taka glinka i zbudowaliśmy piec, autentyczny piec z paleniskiem, z kominem i miejscem, gdzie się wstawiało duży gar, gdzie mogliśmy sobie coś gotować. Także to nie było takie typowe już nad ogniskiem, tylko stworzyliśmy własną cywilizację. No dobrze, ale to niech mi Pan powie, jak ta opowieść, czy to, co Pan opowiada w swoich książkach, można przełożyć na taką praktykę tu i teraz Kowalskiego, który nie żyje w tym dzikim lesie w Bieszczadach, tylko no po prostu funkcjonuje, nie wiem, załóżmy w mieście większym, mniejszym. Czy w ogóle jego się, czy on ma, czy może mieć jakikolwiek związek z survivalem po polsku? Czy to się jakoś łączy? No w tej chwili już istnieje pojęcie miejskiego survivalu. Wszelkie zakazane ulice tak zwane, prawda? Gdzie mieszkają ludzie nieco mniej kulturalni, gdzie zwłaszcza wieczorem można oberwać. Ja sobie przypominam coś takiego, jest w moim mieście, w Łodzi, taka ulica o nazwie Wschodnia i Łódź zawsze wiedziała, że ulica Wschodnia to jest ulica zakazana po zmroku. Ja jakiś czas byłem kuratorem nieletnich i właśnie na tej Wschodniej miałem podopiecznego, który bardzo przychodził w dziwnych porach do domu. Ja chciałem to sprawdzić i kiedyś przyszedłem i go nie zastałem w mieszkaniu, już się zaczęło robić ciemno, to postanowiłem przed bramą sobie poczekać. I to była rzecz fascynująca dla mnie, dlatego że nagle po drugiej stronie ukazało się kilku mężczyzn maszerujących powiedzmy takim średnio żwawym krokiem, ponieważ no, lekko się zataczali i nagle zobaczyli mnie po drugiej stronie, zrobili gwałtowny zwrot i idą ku mnie. A ja miałem jakieś takie zawsze nagłe pomysły, dobre pomysły w dodatku, bo ja ruszyłem w ich kierunku. Spotkaliśmy się po środku drogi i ja do nich powiedziałem: panowie, macie jakiegoś papierosa, bo już nie wyrabiam. Ludzie tego typu wiedzą, co to znaczy brak papierosa. I nagle wszystkie ręce się do mnie z paczkami wysunęły, żebym się poczęstował.
Oni mieli wyraźnie inne zamiary. Co tam jakiś stoi? Zaraz go zaczepimy. Mhm. I się wszystko obróciło na moją korzyść. Mhm. Oczywiście, że wziąłem papierosy, czasami sobie popalam. Mhm. Jasne, jasne. Czyli czytając pana książkę też odczytuję, że Survival po polsku to sztuka takiego odnajdywania się w różnych sytuacjach niekoniecznie komfortowych i radzenia sobie w nich. No bo my przede wszystkim powinniśmy mieć tę zdolność szybkiego oceniania sytuacji. Czy ona jest zagrożeniem dla nas, czy nie? Czy jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo już znamy jakieś sposoby, czy też musimy coś kombinować? Przyznam szczerze, że ja stwierdziłem, że raczej bywam troszkę wyjątkiem, jeśli chodzi o szybkość znajdowania wyjścia. To znaczy, że pan to szybko robi? Tak. Tak, szybko. Tak, bardzo szybko mam pomysł. Mm-hmm. Sam przychodzi. Wiem, jak się zachować. Bywałem w różnych sytuacjach i ludzkich, i takich w złych warunkach. I zepsuty samochód nagle w terenie na kompletnej obczyźnie. Mm-hmm. Gdzie musiałem się wieczorem rozejrzeć, gdzie są światła, żeby pójść do ludzi i dowiedzieć się, czy mają jakiegoś mechanika, czy mogliby pomóc. Okazało się, że trafiłem dobrze. Mhm. Nie marudź mała. Mhm. Ja nabyłem już wiele lat temu, co bardzo mi pomagało w pracy w ośrodku wychowawczym z chłopcami trudnymi. Ja nabyłem już takiej zdolności niebycia porażonym tym, co się dzieje. Byłem zawsze zrównoważony, spokojny, ogarniałem wszystko szybko i znajdowałem wyjście. No właśnie w takim miejscu to był dla mnie cud po prostu. I bardzo szybko łapałem ten dobry kontakt z chłopcami, którzy przyszli w stanie zaburzenia. Oni byli tu więźniami przecież w ich pojęciu, tak? I każdy wychowawca to był wróg. I nagle po trochu niektórzy łapali szybko, że to jest okej, a niektórzy byli bardzo tacy nastroszeni. Nie dało się z nim pogadać. Czy będę mógł użyć brzydkiego słowa? Tak. Dobrze. Któregoś dnia, kiedy miałem wolny dzień, bo lubiłem sobie wpaść do ośrodka i zobaczyć, co się dzieje. I przy drzwiach stali chłopcy, którzy się ze mną przywitali, znaliśmy się dobrze. Dzień dobry, panie Krzyśku, radośnie, fajnie. I wchodzę na trzecie piętro i tam na samym końcu przy balustradzie stoi chłopak, którego nie znam. I ja do niego się odezwałem słowami: jesteś nowy? Teraz przyjechałeś dzisiaj? A ten krótko odpowiedział: spierdalaj. Mhm. Ja mu odpowiedziałem: okej, spierdalam. I zacząłem sobie schodzić na dół do swojego pomieszczenia, w którym miałem rzeczy, po które przyszedłem. No i już wychodzę z budynku. Jestem nisko tam przy drzwiach wyjściowych i widzę, że on tam stoi. Już nie na samej górze, tylko już na samym dole, tam gdzie stali chłopcy, którzy mnie znali. I on do mnie podchodzi i mówi: proszę pana, ja bardzo przepraszam, że do pana tak powiedziałem, ja nie wiedziałem, że do pana tak nie można mówić. Po prostu chłopcy go poinstruowali, kto ja jestem i jak należy się do mnie odnosić. No to była niespodzianka, rzeczywiście niezwykła. Miałem kolegę, który zmarł w ubiegłym roku. Razem prowadziliśmy grupę. I to był nasz autentycznie raj. Myśmy kochali to miejsce ze względu na to, jak się ułożyły sprawy między nami i wychowankami. Zwłaszcza, to ja pana tutaj zatrzymam, bo to się wiąże. Ale to jedną rzecz dodam. Któregoś dnia ja swoim chłopakom zadałem takie pytanie: powiedzcie mi, na czym to polega, że
wy nie sprawiacie nam żadnych kłopotów. Dlaczego jest tak dobrze? I powiedzieli, panie Krzyśku, trzeba być nie wiadomo jakim idiotą, żeby coś takiego zepsuć. Aha. Podeszli do tego sensownie. Realistycznie. Bardzo realistycznie. Praktycznie. Dobrze, zacytuję pana książkę, czy można przeczytać. Znajomość samego siebie jest właśnie podstawowym kluczem do przetrwania. Koniec cytatu. Proszę tutaj o rozwinięcie tej refleksji. No, znam mnóstwo ludzi, którzy po prostu żyją. Chodzą, jedzą, załatwiają jakieś swoje sprawy. Natomiast spytani, bo tak na przykład rozmawiałem z wychowankami, powiedz mi, jaki jesteś. Aha. Powiedz mi o swojej psychice. Oni w ogóle nie umieli odpowiedzieć. Aha. Natomiast ja jestem bardzo świadom samego siebie. Wiem, na co mnie stać. Wierzę w siebie, wiem, że sobie poradzę w każdej sytuacji i stąd jest jakaś taka swoboda we mnie. Mhm. Nie spinam się w ogóle. Ja nie byłem wychowawcą krzyczącym. Zawsze rozmawiałem, zawsze tłumaczyłem i to czyniło ich takimi już normalnymi. Mhm. Oni nienawidzili wychowawców na początku, autentycznie. To była czysta nienawiść. Nie chcieli się poddać. Nie zamierzali z nikim rozmawiać, wykonywać poleceń. A jak pana zdaniem nasi słuchacze mogliby się zastosować do tej refleksji, jak tą znajomość z siebie rozwijać w sytuacji współczesnej, dzisiejszego dnia, takiego przeciętnego Kowalskiego? No jest pierwszy problem przed ludźmi, jak się zachowywać wobec innych ludzi. Bo z krzesłem się nie pokłócę, najwyżej się wścieknę, jak się pode mną rozłoży, bo zbyt gwałtownie usiadłem. Chociaż mnie by też to nie spotkało w sposób gwałtowny, po prostu bym stwierdził, że z krzesło się zepsuło i to wszystko. Natomiast ludzie natychmiast mają złe emocje i coś się z nimi dzieje, nagle wariują. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma to poczucie, że sobie radzi, to nie ulega złym emocjom, bo jest pewien, że będzie dobrze. To jest ta kwestia. Czyli można powiedzieć, nie znają swoich możliwości. Nie startując w rozmaitych sytuacjach, które bywają, jak wiadomo, bardzo różne. Czasem mamy do czynienia z kilkoma ludźmi, którzy wyglądają groźnie. Czasem mamy jednego przeciwnika, który się chwieje na nogach i ma ochotę kogoś walnąć. To natychmiast coś w nas zaczyna zbierać, tak? I nie wiadomo, uciekać czy nie, a może on będzie szybszy. My tego nie wiemy, bo nie wiemy czegoś o sobie. Jeżeli umiemy zagadać, jeżeli umiemy w jakiś określony sposób się zachować, czasem bardzo może być to sposób nieprzewidywalny przez nas. Dlatego ja mówię, ja jestem szczęśliwy, że mam pomysły natychmiast. I myślę, że to była kwestia tego, że ja uczestniczyłem w bardzo mnogich zdarzeniach. Nabyłem tego doświadczenia. Stwierdziłem, że ja reaguję w ten i w ten sposób i to było korzystne, prawda? Czyli mam cechy pozwalające na to, że łatwo się wygrzebie z jakiejś pułapki, z jakiegoś zdarzenia niemiłego ewentualnie. Poza tym ja zawsze byłem czynny, czyli nie było we mnie bierności. Ja nie musiałem się do niczego zbierać, nie musiałem robić głębokich analiz w związku z tym, bo mnogość doświadczeń pozwala właśnie na szybkie reakcje, na szybkie ocenienie, co się dzieje.
Czyli jakimś sposobem na to, żeby tą zdolność przetrwania w sobie wyrabiać, jest doświadczanie różnych sytuacji. Tak. Nie siedzenia w jednym klimacie. Mhm. Prawda? Mam fajnych kolegów, jestem tylko z nimi. Czasem warto poznać się niefajnych kolegów. Ja poznawałem niefajnych kolegów, którzy się później robili fajni dzięki temu, że oni poczuli, że są aprobowani przeze mnie. Dobrze, żeśmy się razem czuli. I oni się robili wtedy tacy miękcy. No dobrze, to zacytuję jeszcze jeden fragment. Cytat. Powinniśmy uznać, że trzydniowa, a dla niektórych nawet tygodniowa przerwa w jedzeniu nie powinna nikogo drastycznie osłabić. Będąc niewolnikami własnego komfortu, nie potrafimy poradzić sobie z poczuciem głodu. Sam nauczyłem się nie odczuwać negatywnych emocji podczas trzydniowego niejedzenia, dlatego bywam zdziwiony, kiedy ktoś jęczy, że od 3 godzin niczego nie jadł, bo obiad się spóźnił. No i tutaj mi się pojawia takie pytanie. Bardzo się ucieszyłem, że pan wspomina o tych głodówkach, a ja bardziej je nazywam postami, bo sam ostatnio od 2 miesięcy ćwiczę to doświadczenie, a z drugiej strony i mam różne dobre doświadczenia. Kiedyś sobie nie wyobrażałem, że można, nie wiem, nie jeść przez, załóżmy, 36 godzin. Pan to mówi nawet o 3 dniach. Natomiast zaciekawiło mnie to, że przeglądając literaturę związaną z survivalem, nie wiem, być może jestem nieuważny, na pewno nie przejrzałem całej literatury, ale rzadko się pojawia ten wątek, że ćwiczenie w postowaniu to jest jakiś element survivalu, który warto sobie od czasu do czasu dozować, bo on nas właśnie uczy, dzięki temu uczymy się sztuki przetrwania. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Nagły post u kogoś, kto tego nie doświadczał, powoduje frustrację. On czuje się fatalnie, zwłaszcza, że jego organizm faktycznie reaguje czymś bardzo nieprzyjemnym. Ta pustka w brzuchu, to, że nie czujemy żadnych smaków, powoduje, że możemy być rozdrażnieni, możemy być wściekli, możemy być nieszczęśliwi nawet. Tymczasem jest to zjawisko nie takie znowu obce człowiekowi, bo po pierwsze pomyślmy o ludach głodujących, którzy mają to na co dzień i też czasem przez kilka dni, którzy się po prostu do tego przyzwyczaili i ich organizm się przyzwyczaił. Głód człowieka, który jada regularnie, jest zupełnie innym głodem niż człowieka, który bardzo długo nie jadł, ale jest przyzwyczajony. Nie wiem jak to określić. A niech mi pan powie, a z czego to wynika, że właśnie tak dużo mamy porad na temat tego, jaki nóż survivalowy mamy sobie kupić, albo nie wiem, plecak czy spodnie, natomiast taka znikoma ilość właśnie tekstów czy materiałów poświęconych temu zagadnieniu związanym z jedzeniem, postem? Dlatego, że po pierwsze survivalowcy uznali, że survival może się odbywać tylko wtedy, kiedy mam bardzo dobry nóż, kiedy sobie kupię odpowiednie ciuchy,
i nie myślą o tym, że mogę mieć jakieś strzępki ubrania na sobie. Do tego punktu jeszcze wrócę. Druga sprawa to ten nieprzyzwyczajony organizm robi problemy. Organizm, który się nauczył głodówki, jest zupełnie spokojny, a my w sobie mamy bardzo duże zapasy. Naprawdę, możemy korzystać z życia, nie jedząc, przez długi okres. I to było sprawdzone w czasach tych trudnych, powiedzmy na przykład okupacja, prawda? Okazało się, że ludzie sobie radzili. Jest to o tyle dziwne, że ludzie zwłaszcza są głodni wtedy, jak wiedzą, że mają blisko sklep. Jeżeli jesteśmy naprawdę oddaleni od sklepu, to okazywało się u mnie, że niektórzy nie mieli ochoty specjalnie wędrować i postanawiali, no dobra, to dzisiaj nic nie jem. Zresztą zawsze można mieć jakieś tam zapasy pod tytułem, że mamy jakieś suchary, które nie są jedzeniem, ale człowiek czuje, że coś pochrupał. I to bywa całkiem fajne. Oczywiście nie mówimy o głodzeniu się, zagładzaniu się. To nie jest to. To jest własny test, który nam pomoże w sytuacji, kiedy naprawdę jedzenia nie będzie. Wtedy to my będziemy funkcjonować dobrze, nie będziemy się męczyć, bo znamy to zjawisko, organizm już to sobie przyswoił, a ci wszyscy inni będą cierpiący. A czy jeszcze jakiś taki właśnie, bo ten post jest właśnie czymś, co możemy w różnych warunkach ćwiczyć i niekoniecznie, ja specjalnie trochę złośliwie, trochę celowo, pierwszy cytat, który Państwo dzisiaj usłyszeli, dotyczy właśnie tego, że survival nie oznacza, żeby w pełnym rysztunku się przebijać przez bagno, czy spać w szałasie. To czy są inne testy, które by Pan polecał sobie robić, które by nas właśnie przygotowywały do tej sztuki przetrwania, przeżycia, kiedy na przykład, nie wiem, wystąpi 2-3-4-tygodniowy brak w dostępie do prądu, czy nastąpi cyberatak jakiś, o którym często, coraz częściej się mówi w debacie publicznej w kontekście geopolityki. No i co można jeszcze innego testować w takich warunkach, które mamy dzisiaj, raczej cieplarnianych niż kryzysowych? No jedną z takich rzeczy jest samotność. Bycie samemu. Nie mieć nikogo, do kogo się można odezwać i poprosić na przykład o pomoc czy o poradę. Następna rzecz to my cały czas korzystamy z dobrodziejstw cywilizacyjnych. Natomiast ja miałem okazję, celowo to podkreślam, skorzystać z tego, że wielokrotnie spałem po prostu na trawie, w lesie, bez żadnych przykryć, w ubraniu. I nie mówiąc o tym, i tu Pana pewnie zaskoczę, że spałem w taki sam sposób zimą. Sporządziłem sobie po prostu z różnych gałęzi legowisko, tak żeby nie leżeć na śniegu, ale spałem 3 noce pod rząd po prostu na śniegu. Kwestia polegała tylko na tym, że w pewnym momencie odkryłem, miałem śpiwór, może dodam, odkryłem jedną rzecz po pierwszej nocy na zimnie, że bezwzględnie będę unikał spania w butach. Okazało się, że buty powodują to, że nogi marzną straszliwie. Być może jest krążenie słabsze w tym momencie. Ja nie umiem tego do końca powiedzieć, bo to nie były buty zasznurowane ciasno.
Po prostu nogi były obute. W momencie, kiedy spałem bez butów, spałem zupełnie bez żadnych problemów. A mieliśmy właśnie z kolegami taki wyjazd zimowy. Najpierw spaliśmy w namiocie, potem któryś zrobił sobie szałas nad sobą, a ja spróbowałem właśnie tylko na takim legowisku z gałęzi, właśnie żeby unikać kontaktu ze śniegiem, bezpośrednio z tym zimnem, żebym nie roztapiał tego, żebym nie miał mokrej odzieży, która zacznie zamarzać na mnie. Było to doświadczenie pierwsze moje. Kolejne dwie noce już wiedziałem, jak spać, nie w butach. Sprawdziłem to po prostu i byłem przeszczęśliwy, że jest to możliwe, a ludzie się wszystkiego boją. Jeżeli się nie spróbuje, nie doświadczy, to... Coś jeszcze, jakaś sytuacja, oprócz tej samotności, postu, tego spania? No nie wiem, no obecność niedźwiedzia, jeżeli to ma znaczenie, że przeszedł kiedyś niedźwiedź, przechodził przez drogę, na której się znajdowałem i zabrzmi to śmiesznie, na mój widok zrobił w tył zwrot i sobie poszedł. No nie był nastawiony agresywnie, nie spodziewał się tutaj kogoś i dlatego opuścił to miejsce. Ja myślę, że to mogło się tak zdarzyć między innymi dlatego, że nie okazywałem strachu. Naprawdę wracam do tematu, że zwierzęta czują nasz strach i tego się boją. Dobrze, tutaj przy tym wątku to mi się przypomina moja lektura ostatniej książki Jak przeżyć koniec świata, który znamy. I tam był taki ciekawy test, autor polecał, żeby sobie od czasu do czasu robić taki test w mieszkaniu, w domu, wśród rodziny. Że po powrocie z pracy w piątek wyłączamy elektryczność w całym naszym mieszkaniu, domu. No i tak funkcjonujemy przez weekend, do wieczora, do poniedziałku rana. No i doświadczamy różnych sytuacji, które nas czegoś uczą. No owszem, wyłączenia światła się zdarzały. Ja specjalnie świeczki do poruszania się po swoim mieszkaniu nie potrzebuję. Wiem, gdzie co stoi, wiem, gdzie skręcić. Wszystko tu jest okej. Tu nie widzę jakichś zagrożeń dla siebie. Może troszkę by było trudniej, gdybym się znajdował w cudzym mieszkaniu, ale mam ręce, dotykam ściany, idę przy ścianie, napotykam jakieś drzwi, czy jakiś mebel, to te ręce pomagają mi to wytropić. No, może coś leżeć na ziemi, na czym się potknę. Ale wzrok się też przyzwyczaja do ciemności. To nie ma ciemności absolutnej. Gdyby było wszystko zamurowane, ale jednak są okna, balkony, które jakieś światło wpuszczają, także wszystko jest widoczne. Wracając do Pana książek Survival po polsku, tutaj odnotowałem sobie, że pierwszą Pan zaczął pisać w 1993 roku. Jakby Pan mógł powiedzieć, co od tamtego czasu się zmieniło ważnego w tych tematach, które dzisiaj poruszamy? To znaczy niewiele. Ja po prostu w kolejnych książkach znalazłem więcej pomysłów, żeby opisać coś. Wtedy to było takie moje pierwsze pisanie, no, wprawka, bym powiedział. Mam nadzieję, że udane. Nie wiem, wiele osób w tej chwili troszkę się odważyło na survivalowanie, więc to oznacza, że temat znalazł aprobatę i wielu ludziom się to bardzo podoba.
A jeszcze a propos zimna, jeden kawałek taki dodam, że pozwoliłem sobie cały tydzień w zimę przy otwartym oknie, zakręconym kaloryferze, spać tylko pod kocem, bez piżamy. I okazało się to chyba dla mnie zbawienne, dlatego że ja na mrozie w ogóle nie marznę. Ja nie noszę rękawiczek i nie mam zmarzniętych rąk. Po prostu organizm doznał czegoś, na co się przestawił. My mamy bardzo elastyczny organizm, jeżeli oczywiście nie serwujemy mu jakichś doświadczeń drastycznych. Takiego gnistego, nizowego sru, wpadam w przerębel i wtedy jest źle. Mnóstwo ludzi przecież morsuje, tak? To nie jest przypadek. Nie umiera się od tego. Trzeba się przygotować. I ja nie mam żadnej jakiejś tkanki tłuszczowej na sobie, która mnie chroni. Jestem szczupły. To tutaj z kolei pan mi przypomniał taką moją historię związaną, kiedy kilkanaście lat temu zacząłem uczestniczyć w takim maratonie ekstremalnym Kierat po Beskidzie Wyspowym. I pamiętam pierwszy swoje przejście, kiedy nie byłem, bo to jest 100 km 30 godzin na orientację. I pamiętam, że nie byłem w stanie po tych, raczej pierwszego w ogóle nie ukończyłem. Jak to? Nie, pierwszy ukończyłem. Ale poduszki stóp to była masakra. Teraz po kilkunastu latach te stopy mają się całkiem dobrze, bo jeżdżę co roku. No i to też jest jakaś forma takiego uczenia się, przyzwyczajania organizmu do jakiejś sytuacji takiej ekstremalnej. Jedno słowo, trening. Tak. Jeżeli coś się robi, udaje nam się to, przeszliśmy, następny raz robimy to w bardziej odważny sposób, a później próbujemy jeszcze odważniej, prawda? Skoro tamto wyszło, to i teraz wyjdzie, mimo że mam mniej odzieży na sobie, czy w ogóle idę na boso. Łaziłem boso po śniegu i nie doznałem żadnych przykrych wrażeń. A pana książki pan by polecił osobom, które ta nasza rozmowa zaciekawia i chciałyby zacząć swoją przygodę z survivalem, to jaką książkę proponuje pan na początek przeczytać z pana? Tych, które pan napisał. Nie umiem powiedzieć, naprawdę. Okej. No każdy w jakimś fragmencie znajdzie coś dla siebie. Bo to są sprawy wybiórcze. Potem się do książki wróci i się znajdzie następne rzeczy dla siebie. Ja sądzę, że to tak się odbywa. A pan ceni jakąś szczególnie, którą pan przeczytał, ale która nie jest pana? Jakichś obcych autorów? Znaczy ja ich mam dużo i one są w sumie dosyć podobne, dlatego że zajmuję się przede wszystkim właśnie technikami. Jak zrobić to, jak zrobić tamto, jak sobie poradzić w takiej sytuacji. Ja znacznie mocniej poszedłem ku psychice ludzkiej, bo to ona sprawia, że możemy nic nie mieć i sobie poradzimy. I przeżyć. Tak. Właśnie brak paniki, znajomość własnego organizmu, znajomość tego, że szybko znajdziemy jakieś rozwiązanie na daną sytuację. Przecież nie jest wstydem, jeżeli się zmarznie strasznie w nocy, to do tych światełek wiejskich się udać i poprosić o przenocowanie. Powiem panu, że ja się bardzo dużo nauczyłem od ojca, który się nie zajmował ze mną survivalem, tylko mieliśmy na przykład wyprawy różne. Między innymi najważniejszą wyprawą była rowerowa wyprawa na Pojezierze Mazurskie. I tam nocowaliśmy po prostu pod drzewami. Tam ojciec rozpalał ognisko. Ja się uczyłem rozpalania ogniska przy nim. Tam pamiętam, jak ojciec skorzystał z takiej rzeczy, że po prostu wszedł do jakiegoś domu i spytał, czy pani gospodyni byłaby nam w stanie zrobić
obiad, za który zapłacimy, czyli o co chodzi, wejście do ludzi, tak? To jest już fajna anegdota w sumie się z tego uczyniła, dlatego że pani spytała, a co panowie by chcieli zjeść? I ojciec powiedział, no mogą być kluski na mleku po prostu. A może jajecznica? No jajecznica mogła też by być. A może ziemniaczki zrobię? I ona tak pytała i nagle postawiła przed nami wszystko to, co wymieniła. I obaj żeśmy na siebie spojrzeli, westchnęliśmy i po zjedzeniu tego ciężko nam było iść, naprawdę. Byliśmy tak napchani żarciem, no dobrze, ale spotyka się dobre dusze, które widząc kogoś, no ojciec oczywiście zapłacił, bo to rzecz jasna, ale widząc takie jasne postawienie sprawy, natychmiast przystępują do działania na naszą korzyść. Mhm. To jest bardzo ważne. Ojciec właśnie powiedział wtedy, po tej naszej wyprawie, pamiętaj, jeżeli masz problem, idź do ludzi. Zawsze ktoś ci pomoże. I faktycznie to było tak wykonywalne, że w głowie się nie mieści. Ludzie bardzo chętnie pomagają, jeżeli oczywiście mówi się ładnym polskim słowem i wygląda się przyzwoicie. W oczach jest sympatia, a nie jakieś, ja tu coś nabroję za chwilę, prawda? Ludzie to wyczuwają. No widzi pan, to akurat chciałem zadać pytanie o 3 rady dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z survivalem. No i właściwie tutaj pana ojciec, jeżeli tym stwierdzeniem, jeżeli masz problem, idź do ludzi, no to jest taka konkretna rada a propos jak przeżyć, tak? A jakby pan miał dodać 2 swoje? Coś z tą psychiką. Jakby tutaj pan mógł rozwinąć. Ale mam, ale to jest takie proste powiedzenie, nie panikuj, tak? I my patrzymy na ludzi, którzy panikują i to mówienie nie panikuj nic nie daje. Po prostu trzeba się tego uczyć. Ja zawsze odkrywałem coś takiego, że w momencie, kiedy ktoś panikuje, to tego kogoś trzeba po prostu przygarnąć. I dosłownie ramieniem objąć i pocieszyć, powiedzieć dobre słowo i zapewnić, słuchaj, ja ci pomogę, jakby co. Bo w tym momencie rodzi się w kimś nadzieja, tak? Jeżeli ja powiem, przestań panikować i sobie pójdę, to sorry, to byłoby znaczenia za żadnego, tak? Po prostu nie wariuj, nie poddawaj się emocjom, człowieku, co ty? To była jak uszczypliwa uwaga, prawda? No dobrze, a trzecia jakaś rada? Bo pan, rozumiem, zaczął swoją przygodę survivalową. Zacznij człowieku robić jak najwięcej nowych rzeczy, których nie robiłeś. Oczywiście nie wysadzaj się w powietrze, bo też tego nie robiłeś do tej pory. Tylko rób to, co jest ci nieznane. Zrób po raz pierwszy, a później powtórz. Zauważ, bo zauważysz, że drugi raz ci wyszło lepiej, a trzeci bardzo fajnie, a później już jesteś mistrzem. Tak? Jeżeli powtarzasz pewne rzeczy, a nie znużyłeś się jedną przygodą, która była trudna. Tak, tak, wejdź w tę samą przygodę jeszcze raz. Już masz doświadczenie przecież. Już wiesz, co ci tak przeszkadzało. Już wiesz, co cię pokonało. No to nie dawaj się pokonywać. No dobrze. Jest ogromna siła. Ostatnie pytanie. Jakiego pytania panu nikt jeszcze w temacie survivalu nie zadał w życiu? I jaka jest na nie odpowiedź? Nie wiem. Nie. Bo pytań zawsze było dużo, ale to były pytania takie o samą istotę survivalu, co z tego mam, czy ja to lubię. No oczywiście, uwielbiam, bardzo mi się to podoba. Czasem pytania o bycie samotnym.
stwierdziłem, że żaden problem. Ciężko jest często ludziom tłumaczyć rzeczy, których oni nie doznali. Mhm. Że to jest przyjemność, że ja z trudnej sytuacji mogę zrobić sobie radochę. Mhm. Radochę z tego, że umiem wybrnąć, tak? Mhm. To jest radość. To jest bardzo pozytywne doświadczenie. I w dodatku sumowanie takich doświadczeń, to człowiek nagle czuje się prawie niepokonany. Mhm. Nigdy się nie wahałem od lat wchodzić w jakieś trudne sytuacje między ludźmi, którzy chcieli sobie dać po mordzie, czy coś się działo. Ja wkraczałem, podchodziłem, spokojnie mówiłem do nich i się wszystko kończyło dobrze. Ja wchodzę, po prostu wchodzę między takich ludzi. Nie mam obaw. Tak zwane lumpy mnie nie przerażają. Ja mówię wtedy otwarcie, jeżeli on jeszcze się na coś nie przestawił, to pytam, czy tu jest dobry jakiś sklep z piwkiem w pobliżu. To są tematy, tak jak te papierosy, które wspomniałem. Mhm. To są ich tematy, w związku z tym łatwo mi jest odpowiedzieć. I nagle mamy coś wspólnego. Papierosy, piwko, coś takiego. Mhm. Prawda? Warto pamiętać o języku wspólnotowym. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Krzysztof Kwiatkowski, autor m.in. książki Survival po polsku, Początek. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za rozmowę. A mógłby Pan wspomnieć tamtą książkę, że jest do ściągnięcia z Lasów Państwowych bezpłatnie PDF? Może mi Pan podać ją? Nie tamtą, tylko tam. Proszę Państwa, jeszcze tutaj tytułem polecenia tych książek, które Pan Krzysztof, nasz gość, dzisiaj napisał. Rozmawiamy w towarzystwie książki Leśny Survival, która została wydana przy wsparciu Lasów Państwowych. I można ją, proszę Państwa, ściągnąć PDF z internetu, ze strony Lasów Państwowych, Generalnej Dyrekcji. Więc jeżeli wpiszecie Państwo Leśny Survival, Krzysztof Kwiatkowski, Lasy Państwowe, na pewno PDF Państwu się pokaże. Ja tej akurat książki nie znam, zapoluję, ponieważ nie cierpię czytać w internetach, ale na pewno zapoluję na jej wersję papierową, co Państwu też polecam. No tak, PDF można wydrukować sobie nawet. Też. Po prostu. Oczywiście, ale widzę, że tutaj są kolorowe zdjęcia, kolorowe strony, więc uczta też dla oczu. Zachęcam. Także jeszcze raz, Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Podajemy sobie dłonie. Dla tych z Państwa nie widzicie tego, a ja dodam, że kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Rafał Górski. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!